Przed wami Paweł Konkiel! Wielkie brawa! Siema Warszawa! Co to jest za nieenergia? Kurwa, dobrze, ja tak lubię występować strasznie, lubię występować, wychodzić na takim, wiecie, na takich oklaskach, na takim krzyku, na taki, aż skórka taka gęsiego się robi, wiecie, o co... Nie tak jak dzisiaj, bo to się, kurwa, umówmy, że to były oklaski w stylu, no dobra, kiedy Mieszko, kiedy... No bo chuj nam ten Konkiel, bo chuj... Tak były bite brawa, no. Jakby mój stary tak bił, to by go matka na niebieską kartę nie zgłosiła, nie? No śmieją się, jest patologia. Moi, kurwa, dobrze. Dobrze, się na Pradze występuje, tu ludzie wiedzą, co to niebieska karta. Raz na Wilanowie grałem, powiedziałem ten żart o niebieskiej karcie. Jest cisza. Ja mówię do gościa, a ty wiesz, co to jest niebieska karta w ogóle? On tak na mnie patrzy i mówi... Jakiś wjazd do Unii Europejskiej, co? Ale faktycznie znam ludzi, którzy dostali niebieską kartę za przemoc domową i do Anglii, do Niemiec przed wyrokiem. Brata mam w Anglii. Ale z narzeczoną pojechał. Także dziewczyna jest w Londynie, a ma syndrom sztokholmski, nie? Tu się mniej śmiejemy, bo się nie wie, co to jest, co? Przeczyta sobie pan przed snem, to będzie pan miał bekę jeszcze. Ja się tak nabijam z tego ojca, z tego brata, wiadomo, że to tak najłatwiej. Mega fajne w ogóle chłopaki. Mój tata na przykład w młodości uprawiał sport, ocierał się o zawodostwo. Ktoś jakiś sport uprawia, brawka? Hobbystycznie, zawodowo, obojętnie. Dobra, to takie brawka były, że tak... Co to się dzieje? Co za sport? Bieganie, to faktycznie to... Nie zasługiwało na brawkę. Trochę jest wysiłku, ale w chuj łatwe zasady, co? Okej, bieganie. Tutaj też była jakieś brawka, tak? Jaki sport? Tenis. O siebie, ma pieniążki, tak? Dobrze, nie, fajnie. W tenisa, ale jakoś tam zawodowo coś ten, jakieś hobbystycznie po prostu, żeby z bebecha trochę zeszło. Dobrze. Mój tata w młodości trenował boks. Także mama do dziś jak w zegarku chodzi. I to z sukcesami, bo był młodzieżowym wicemistrzem do lat 17 województwa. Jest sukces? Kiedyś było w chuj więcej województw, to też było łatwiej, nie? Wiesz, jak się zostaje wicemistrzem w boksie? Musisz się zgłosić na walkę z mistrzem i przegrać. Raz, jak byłem mały, tata mi najebał, jestem trzeci w województwie. Mój tata miał naprawdę talent, to jest w ogóle rocznik Andrzeja Gołoty, on na tych samych galach kiedyś w młodości walczył. No i on miał takie uderzenie z prawej ręki, jak ktoś się trafił, no to było po typie. Ale nie miał refleksu. Refleks ważny u boksera? No zajebiście ważny. Karierę mu to zniszczyło, ten brak refleksu, bo wyjął za późno, zrobił syna, musiał iść do roboty. Co, nie spodziewałeś się, że ten żart się skończy w mojej matce, co? Mój tata miał łatwiej w młodości, bo nie było wtedy internetu, do kin wychodziła wtedy seria Rocky z Sylwestrem Stallonem, Rocky 1, 2, 3, Rocky z biedy, został mistrzem świata, był bogaty, zajebiście. Mój ojciec wracał ze szkoły, trenował. Miał inspirację, ja miałem trudniej, bo jak ja byłem młody, to do kin wychodziła Kung Fu Panda. Jest ciężko, mój tata chciał być mistrzem świata. Miał marzenie, żył tym marzeniem. Jak masz na imię? Ja? Tak. Paweł. Kim chciałeś być, jak byłeś mały? Żołnierzem, okej, okay, bo po prostu lubisz zabijać, tak? Nie, no miałem żołnierzyki. Żołnierzyki miałeś, po prostu dobrze, że miałeś lalek Barbie, bo chciałbyś być kurwą. Aaaa! Przepraszam, nie potrzebuję. Paweł, słuchaj. Paweł, kim jesteś dzisiaj? W sumie sam nie wiem, nadal się czuję. Czyli na bezrobociu, tak? Ciągnie się socjal. Co, ale nie, zajmujesz, masz jakąś pracę? Nie, mam, tak. Czym się zajmujesz? Jesteś kurwą, tak? Jezu, jak trafiłem, przepraszam. Nie chcesz powiedzieć? Nie, no jakby doradzam ludziom, jak powinni wyceniać produkty swoje. Jak powinni wyceniać swoje produkty? Po chuja pytam w ogóle.
W porządku, fajnie. Nie udało się marzeń spełnić, ale... Chyba, że handlujesz bronią, to też jest... Inaczej, dobra, nie? A co, myślałeś, że cię nie zapytam? Tak siedzisz? A ty jak masz na imię? Emilia. Emilia, a ty kim chciałaś być, jak miałaś 8 lat? Policjantką. Policjantką. Czyli nie ufać ci raczej. Nie ma tu żadnych narkotyków, pamiętaj. Na backstage'u nie ma żadnych narkotyków. Emilia, a teraz co robisz? Aktualnie jestem ratownikiem medycznym. Ratownikiem medycznym, no to trochę lepiej, kurwa. Ale jak na przykład kto kogoś znajdziesz, rannego, opatrujesz go? No. I on ma przy sobie marihuanę. To donosisz, kurwa? To dobrze, dobrze, dobrze. Ja wam powiem, kim ja chciałem być, tylko Emilia, jak ja mam na imię? Już byłem 2 razy zapowiadany. Że będę i potem byłem zapowiadany. Emilia. Skupiłam się na Kung Fu Panda. Emilia, ja mam na imię Paweł. Już zapamiętaj to imię, bo może niedługo będzie się krzyczeć. Jak cię znam, pewnie na policji, co? Ja jak byłem mały, chciałem być adwokatem. Dlaczego? Bo bardzo lubiłem te batoniki Pawełek Adwokat. Jedyny powód. Kładłem sobie na biurko, miałem imię, miałem stanowisko, Pawełek Adwokat. Dobrze, że nie lubiłem tego smaku rumu, bo bym był Rumunem, nie?